Na rysunku poniżej znajduje się okrąg ośrodku P. To jest okrąg ośrodku P. Jaka jest miara łuku BC w stopniach? Tu mamy punkt B, tutaj jest punkt C. Ponieważ w oznaczeniu łuku mamy tylko dwie litery, to zajmiemy się mniejszym łukiem, krótszym, pomiędzy punktami B i C. Większy łuk to byłby ten, ale gdyby chodziło o większy, to byłby on oznaczony trzema literami, na przykład łuk BAC albo BDC. Ale ponieważ łuk oznaczony jest tylko dwoma literami, to zakładamy, że chodzi o ten krótszy. Chcemy znaleźć miarę tego łuku. Miara tego łuku to dokładnie ta sama miara, na przykład w stopniach, co miara kąta środkowego, którego ramiona wyznaczają ten łuk, czyli miara tego kąta, a miara tego kąta to 4K plus 159 stopni. Jeżeli znajdziemy wartość k, to obliczymy wartość. Miary tego kąta i będzie to również wartość miary tego łuku. Jak to zrobić? Może już rzuciło Wam się to w oczy, że ten kąt, kąt BPC, o którym teraz mówimy, jest kątem wierzchołkowym dla kąta APD. Te dwa kąty to kąty wierzchołkowe, a kąty wierzchołkowe mają takie same miary, są przystające. No to przyrównajmy do siebie miary tych dwóch kątów. 4K, Dodać 159 równa się 2k dodać 153. Przenieśmy wszystkie wyrazy ze zmienną k na lewą stronę, a całą resztę na prawą. W tym celu odejmijmy od obydwu stron 2k, od prawej też. To się skróci. Zostaje 153. Po lewej stronie 4k minus 2k równa się 2k i jeszcze 159. Teraz pozbądźmy się tego 159, odejmijmy 159, jeżeli od lewej strony, to od prawej również, po lewej skróci się i zostaje 2k, równa się 153 minus 159 to minus 6. Dzielimy teraz obydwie strony przez 2 i k równa się minus 3. I jeżeli myślicie, że otrzymaliśmy wynik, to nie, to nie jest wynik tego zadania, bo nie interesuje nas k, tylko miara tego kąta. Bo jest ona taka sama jak miara tego łuku, a jego miarę mamy znaleźć. Miara tego kąta jest wyrażona przez k wynosi 4k plus 159, czyli po podstawieniu 4 razy minus 3 plus 159. Ile to będzie? 4 razy minus 3 to minus 12 plus 159 to 147, czyli miara tego kąta to 147 stopni. I możemy teraz obliczyć również tę wartość. 2 razy minus 3 to minus 6, plus 153 to 147. Te dwa kąty mają takie same miary, są przystające. Czyli odpowiedź: 147 stopni, miara tego kąta i taka sama miara tego łuku. Następne zadanie. Jaka jest miara łuku BC w stopniach? I to samo jeszcze raz. Mamy tylko dwie litery w oznaczeniu łuku. Możemy więc założyć, że chodzi o krótszy łuk, czyli łuk BC, ten łuk. A miara tego łuku to ta sama miara, co miara kąta środkowego wyznaczającego ten łuk. A miara tego kąta środkowego to suma miar tych dwóch kątów. Czyli 4y plus 6 dodać 7y minus 7. Możemy dodać wyrazy podobne. 4y i 7y to 11y. 6 minus 7 to minus 1, czyli miara tego kąta to 11y minus 1. Jak ją obliczyć? Musimy obliczyć, ile wynosi y, żeby obliczyć miarę tego kąta. Zaznaczmy sobie, że miara interesującego nas kąta wynosi 11y minus 1, i z rysunku wiemy, że ten kąt i ten duży kąt mają razem 360 stopni, bo tworzą razem kąt pełny. Czyli 11y minus 1 dodać 20y minus 11 równa się 360 stopni. No i możemy teraz rozwiązać to równanie ze względu na y. 11y plus 20y to 31y. Minus 1 i minus 11 to razem minus 12 i to się razem równa 360 stopni. Możemy teraz dodać 12 do obydwu stron, żeby się pozbyć minus 12 z lewej. I zostaje po skróceniu 31Y równe 372. I jeżeli teraz podzielimy obydwie strony przez 31 wygląda na to, że to 12y. Równa się dokładnie 12. 10 razy 31 to 310, i 2 razy 31 to 62, czyli razem 372. Y równa się 12. Ale pamiętajmy, że nie chcemy znaleźć wartości y. Interesuje nas wartość wyrażenia 11y minus 1, czyli 11 razy 12, bo y równa się 12 minus 1. 11 razy 12, 12 razy 10 to 120, 12 razy 1 to 12, czyli razem. 120 i 12, 132 i minus 1 to 131. I to jest miara w stopniach, bo wartości podane w zadaniu wszystkie od początku też były w stopniach. To jest miara tego kąta, czyli również miara łuku BC.